Druga Rzeczpospolita, która trwała właściwie, uwzględniając wojnę 20 roku, niecałe dwudziestolecie, zostawiła po sobie szereg wzorców estetycznych. Są ulice, Area Niepodległości, Puławska, Gdynia, zbudowane według pewnych reguł, mówiące o autorytecie państwa, o odradzającej się państwowości, szukające źródeł polskiej tożsamości, a to w stylu narodowo-dworkowym, a to we polskiej interpretacji pewnych światowych nurtów, architektury międzynarodowej. I oto po 20 latach wolnej Polski, w III Rzeczpospolitej, ja mam poczucie, że ten wątek tożsamościowy, odwołując się do emocji, do znaczeń, jest w ogóle nieobecny w architekturze.